przedszkolu nr 18 jak na razie panuje cisza i spokój. Dzieci odpoczywają po kilku godzinach ciągłej, wyjątkowo energicznej eksploatacji zabawek. Mieszkańcy miasta muszą znowu przyzwyczaić się, musi do wszystkich dotrzeć informacja, że żłobek w mieście ponownie funkcjonuje. Przez wiele lat żłobka w Wodzisławiu nie było i wszyscy przyzwyczaili się, że takiej oferty opieki nad najmłodszymi nie ma. Od 1 października żłobek jest otwarty, jest jeszcze kilka miejsc wolnych. Zapraszam wszystkich chętnych do skorzystania z oferty tej miejskiej placówki. Dzieciaki mogą liczyć na wykwalifikowaną kadrę, kochającą dzieci i z poświęceniem zajmującą się tymi dziećmi. Mogą liczyć na smaczne obiadki, jedzonko w żłobku. Mogą liczyć na uczucie, serce, miłość i taką atmosferę iście domową, którą staramy się tutaj z każdym dniem organizować. Jeszcze doposażamy, dopieszczamy nasze wnętrza, które są i tak już bardzo atrakcyjne i myślę, cieszą oko zarówno dzieci, które uczęszczają do żłobka, jak również rodziców, ale jeszcze mamy w planie wiele rzeczy, które są przed nami i chcemy zrobić. Każdy rodzic musi się zastanowić i wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Pozostawienie dziecka w żłobku nie jest łatwą decyzją. Wątpliwości pomoże rozwiać obsługa placówki, która każdego rodzica może oprowadzić po obiekcie i pokazać salę zabaw oraz inne zakamarki. Warto się jednak wcześniej umówić, tak aby nie zaskakiwać obsługi i aby przypadkiem nie przyjść, kiedy dzieci akurat utną sobie drzemkę. Myślimy, że żłobek wypełni się po brzegi. Dzieciaczkami. Myślimy, że trafią do nas jeszcze pozostałe maluszki, których rodzice zastanawiają się, przychodzą, dopytują, oglądają ze swoimi pociechami i myślę, że zdecydują się i wkrótce nasz żłobek już będzie tętnił życiem naprawdę, to znaczy będziemy mieć wszystkie dzieciaczki. Nie jest żadną tajemnicą, że budowa czy też choćby adaptacja istniejących już pomieszczeń na potrzeby żłobka ciągnie za sobą nie lada koszty. Z pomocą przyszedł jednak program Maluch, z którego udało się pozyskać aż 143 tysiące złotych. Dzięki tym pieniądzom udało się stworzyć pierwszy od długiego czasu żłobek w mieście liczącym niecałe 50 tysięcy mieszkańców. Pierwszy żłobek, aczkolwiek słusznie mówimy tutaj przedszkole, bo to w niczym nie przypomina żłobka, takiego o jakim myślą rodzice. Nie ma tutaj koloru niebieskiego i tylko wyłącznie koloru niebieskiego. Nie ma tutaj kojców i nie ma dzieci, które płaczą, za to jest kolorowo, jest wesoło, dzieci są uśmiechnięte, zadowolone i rzeczywiście jest to pierwszy żłobek miejski w Wodzisławiu Śląskim. Czy mogłaby być większa frekwencja? Oczywiście, mamy przygotowanych 30 miejsc, w tej chwili jest 15 dzieci zgłoszonych do żłobka. Czekamy na dzieci jeszcze przez cały czas, bo wiemy, że dzieci się rodzą, mamy są na macierzyńskim, macierzyński się kończy i pewnie będą zgłaszać swoje pociechy właśnie tutaj do żłobka miejskiego. Do żłobka można zapisywać dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat. Cały czas można pobierać formularze zgłoszeniowe, które dostępne są w kancelarii żłobka. Można również pobierać je ze strony internetowej Urzędu Miasta. Koszt, bo musimy o nim wspomnieć, jest o wiele mniejszy niż ten przeznaczony na pensję dla opiekunki. Zdajemy sobie sprawę, że to jest wykwalifikowana opieka. Są tutaj posiłki, jest bardzo dobre wyposażenie i to kosztuje. Kosztuje od 300 do 500 zł miesięcznie, w zależności od tego, jakie są dochody na jednego członka rodziny. By sprawdzić, co dokładnie oferuje najmłodszym, jak wygląda placówka, warto się umówić, przyjść i zdecydować. Tylko wówczas można podjąć najlepszą decyzję. Ulica Michalskiego w centrum Wodzisławia znana jest pewnie każdemu mieszkańcowi. Jej remont trwał 3 lata. W tym czasie budowlańcy nie próżnowali. Zupełnie przebudowali system kanalizacji sanitarnej i deszczowej, tak aby już więcej przy intensywnych opadach deszczu nie stanowił źródła kłopotów. Ulica Michalskiego jest już otwarta do ruchu drogowego. 3 lata trwała inwestycja, przebudowa drogi i budowa kanalizacji. Jest to likwidacja ogólnosławnego kanału. Rozdzieliliśmy kanalizację sanitarną od kanalizacji deszczowej. Oczywiście nowa nawierzchnia drogi, nowe chodniki i nowe oświetlenie. Przebudowa tego około półkilometrowego odcinka drogi trwała aż 3 lata nie bez powodu. Koszt tak znacznej budowy nie jest mały. W warunkach ograniczonych możliwości budżetowych trzeba było szukać wsparcia finansowego. Kto szuka, ten znajdzie. Przysłowie stare, ale najważniejsze, że sprawdziło się i tym razem. Koszt był znaczny, dlatego zdecydowaliśmy się rozłożyć tą inwestycję na 3 lata. To jest 13,5 miliona złotych. Przez ten czas nie próżnowaliśmy, oprócz prac budowlanych. Staraliśmy się pozyskać środki, udało się. Ponad 3 miliony dostaliśmy tutaj z programu Schetynówki i udało nam się również znaczną kwotę umorzyć, to jest prawie 2 miliony złotych z pożyczek,
zaciągniętych na dotychczasowe inwestycje. Przebudowa ulicy Michalskiego, mimo tego, że kosztowna i pracochłonna, musiała być wykonana. Nie tylko poprawiliśmy stan czystości rzek na terenie miasta, bo została przebudowana całkowicie sieć kanalizacyjna, wyodrębniona kanalizacja deszczowa. Dzięki nowej nawierzchni można bezpiecznie i spokojnie poruszać się po tej ulicy, ale także wiemy, że jest to ulica, gdzie porusza się wiele osób pieszo. Wieczorem, w nocy ta ulica była nieoświetlona, dziś jest już inaczej, więc znacznie poprawiło się bezpieczeństwo. Wszak przy tej ulicy jest przecież wiele instytucji, m.in. Urząd Pracy. Projekt udało zakończyć się sukcesem. Nie oznacza to jednak wcale, że na tym koniec drogowych nowości. W tej chwili ciągle trwa budowa drogi zbiorczej. Wiemy, że już w tej chwili znacznie są już zaawansowane prace nad budową wiaduktu nad torami i połączeniem nowego ronda na ulicy Rybnickiej z ulicą Marklowicką. Zakończenie prac na ulicy Michalskiego nie oznacza wcale zakończenia robót kanalizacyjnych w mieście. Następne tego typu modernizacje na swoje barki weźmie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Tamara Arciuch, Piotr Grabowski, Bartek Kasprzykowski oraz Daria Widawska. To tylko niektóre gwiazdy, które będzie można zobaczyć w Wodzisławskim Centrum Kultury tej jesieni. Do tego najnowsze produkcje filmowe, tak aby usatysfakcjonować wszystkich koneserów sztuki teatralnej i filmowej. Przygotowaliśmy mnóstwo naprawdę wspaniałych atrakcji. Zacznę może od najbliższej soboty, już 29 października o godzinie 17:00 będzie wspaniała komedia kryminalna pod tytułem Nigdy nie zakocham się. W rolach głównych Piotr Gąsowski, Grażyna Wolszczak. Godzina 17:00, serdecznie zapraszam. 30, to jest niedziela października, kolejna edycja spotkań rodzinnych z teatrem. Zapraszamy całe rodziny wraz z dziećmi na godzinę 16:00. Przedstawienie dla najmłodszych nosi tytuł Król Żaglonosy. Tyle jeśli chodzi o październik. Na szczęście kulturalna jesień na tym się nie kończy. W listopadzie i grudniu przewidziano nie mniej atrakcji. W kolejnym miesiącu, czyli listopadzie, zapraszamy na występ kabaretu Neonówka w najnowszym programie The Same. Przyjeżdżają wraz z zespołem Żarówki. A kolejny miesiąc, grudzień, to występ Teatru Kapitol. Mam nadzieję, że widać plakat, który jest za mną. Przyjeżdżają do nas ze wspaniałym spektaklem Drugi Rozdział w doborowej obsadzie, że wymienię tylko Tamarę Arciuch i Bartka Kasprzykowskiego. A 10 grudnia zapraszamy na występ kabaretu Pod Wyrwi Groszem. Oczywiście nie mogę tutaj zapomnieć o najmłodszych. Wiadomo, 6 grudzień, Mikołaj, również serdecznie zapraszamy do Wodzisławskiego Centrum Kultury i na rynek, gdzie będzie mnóstwo atrakcji dla wszystkich naszych najmłodszych mieszkańców. Bilety dostępne są w kasie Wodzisławskiego Centrum Kultury, ale można również rezerwować je telefonicznie, tak aby mieć pewność, że nikt nie zajmie tego najlepszego miejsca. Jesienne koncerty organowe odbywają się w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim. W 4 niedziele października można było zasmakować w niezwykłej uczcie muzycznej. Świetny projekt skierowany do wszystkich melomanów muzyki organowej. To już 4. edycja. Na pewno myślimy już o kolejnych edycjach, które odbędą się w przyszłym roku. Myślę, że wszyscy, którzy przyszli na te koncerty, są bardzo usatysfakcjonowani, ponieważ występowali najwyższej klasy organiści. Niech tylko wymienię chociażby pana Marka Pilcha czy Joachima Grubicha, to naprawdę światowego formatu polscy organiści. Wszystkim dziękuję, którzy nas odwiedzili i zapraszam w przyszłym roku, bo na pewno tą edycję będziemy kontynuować. Mimo tego, że impreza była przeznaczona dla wyjątkowo wąskiego grona wielbicieli gatunku muzyki organowej oraz wymagała sięgnięcia do portfela i kupienia biletu, to frekwencja nie była niska. O tłumach również nie możemy mówić, bo nie taki jest cel koncertów organowych. Doskonała rozrywka dla wyjątkowych ludzi. Tak jednym zdaniem podsumować można wodzisławskie jesienne koncerty organowe.